Pierwsza noc w nowym miejscu. Dolingor jest takim miejscem dla trójki naszych bohaterów. Larsha, Torlifa i Brook. Dolingor jest też tajemnicą, bo z jednej strony jest archipelagiem wysp, na którym ludzie od pokoleń prowadzą bardzo podobne, powtarzalne życie. Ale też miejscem, które, jak przekonali się nasi bohaterowie, po pierwszych godzinach pobytu tutaj ma, jak każde inne na świecie, swoje tajemnice. Warto choćby przypomnieć dom państwa Jansanów, którzy z jakiegoś powodu w takim miejscu, gdzie nie dochodzi do żadnych poważnych wykroczeń, nie ma przestępstw, nie ma szeroko pojętych problemów, czy to z narkotykami, czy to z innymi używkami, a para dwójki osób, która udostępnia swoje kwatery, swoje miejsca noclegowe dla turystów i przyjezdnych, w całym domu zamieszczone ma kamery. Rejestruje każdy krok, każdą sekundę, każdą napotkaną osobę, zarówno w domu, jak i taką, która gdzieś wokół tego domu czy posesji pojawia się. Trójka naszych bohaterów naturalnie obyta jest z kamerami, obyta jest z rozmowami z ludźmi i obyta jest też z jakimś rodzajem reflektora skierowanego prosto w ich oczy i wprost na ich poczynania. Ale ta cała sytuacja obecności w małej mieścinie, w małym domku tuż nad wybrzeżem. I sytuacja z tymi zjawiskami, których doświadczył Larsh, plus pewna tajemniczość i kłamstwa, które gdzieś płyną w żyłach Almy, małżonki Edego Jansonów, które to kłamstwa udało się dojrzeć Torlifowi. Gdzieś te wszystkie sytuacje sprawiają, że nasi bohaterowie nie zasypiają tak spokojnie. Zasypiają jeszcze długo rozmyślając, krzątając się na swoich łóżkach. Z jednej strony z nadzieją, że jutro będzie mniej szalone. Jutro poznają nowe osoby, nowe historie. Zobaczą Lingor z innej perspektywy. Póki co zobaczyli z tej jednej, konkretnej. Dowiedzieli się o uprowadzeniu znanego w całym Lingor od wielu lat pracującego na rzecz społeczności Bernta Olsona. Dowiedzieli się o dwójce innych osób. O Bjornie, młodym Bjornie, black metalowcu oraz Hakonie Larsonie. Gdzieś te dwie postacie w naszej historii jeszcze nie raz się pojawią. Czy pojawią się we wspomnieniach, czy pojawią się na ustach tutaj mieszkających osób, to się okaże. Natomiast cała społeczność ewidentnie żyła wydarzeniami sprzed roku, kiedy to Bernd Olson nagle znika. Rok później, po powrocie tutaj, Hakon Larsson również znika. Niektórzy uważają, że znika, niektórzy uważają, że wyjechał, odcinając się od tego wszystkiego, co za nim. Jeszcze inni uważają, że po prostu uciekł. Dostał przepustkę z aresztu, w którym przebywał, po to, żeby zająć się swoją chorą matką, a potem nagle słuch o nim zaginął. Jest noc z 12 na 13 sierpnia 2022 roku. Rozgwieżdżone niebo, piękna, spokojna pogoda. Z oddali, jak to zwykle w takich miejscach, dobiegające odgłosy wspólnej zabawy młodych, starszych ludzi, którzy tuż nad samym wybrzeżem, nad samą wodą bawią się do późnych godzin nocnych w lokalnym, jedynym tutaj barze. Dwójka naszych bohaterów, Torlif i Larsh, wreszcie zasypiają. Ale Brook?
Bruk przed oczami ma rozmowę Zedę. Przed oczami ma ten pojawiający się nagle miraż. Nagle twarz zmieniająca się twarz Edego w twarz producenta. Przed oczami też ma wystrzały. Dziwne rozmowy półsłówkami z wieloma niedopowiedzeniami. Zasypia wreszcie gdzieś po godzinie pierwszej. I nagle dopiero co zdołała zmrużyć oczy i słyszy śmiechy. Słyszysz śmiechy, Bruk, dobiegające z korytarza. Ktoś jest na schodach. To śmiechy kobiece, dziecięce. Co robisz? Ciarki mnie przechodzą, bo te śmiechy brzmią tak jak śmiech, który często słyszałam w dzieciństwie, jak się ze mnie dzieci śmiały, bo jako dziecko miałam sporą nadwagę i wyśmiewały się ze mnie. Więc tak przypomina mi się to i ten stan, w którym wtedy byłam, takiej totalnej bezbronności i wstydu, i ciarki mnie przychodzą, ale no przecież to już nie te czasy. Wstaję i chcę wyjść na korytarz. Otwieram drzwi. Otwierasz drzwi. Zaraz po tym, jak otwierasz drzwi na korytarz, widzisz, że na dole jest zapalone światło. Kiedy się kładłaś, to wszyscy już szli do siebie. Ewidentnie gdzieś jeszcze na zewnątrz pani Miu krzątała się, ale to wygląda na to, że ktoś chyba przyszedł do nich, bo jest naprawdę wesoło. Jest jasno w salonie na dole. No, pójdę na dół i powiem im, żeby się ucieszyli. No w końcu jest jakaś cisza nocna. Przecież to jest... Nie mogę spać przez to. Halo? Dobry wieczór? I schodzę. Wypowiadasz te słowa, natomiast rozmowy nie cichną. Osoby, które są na dole, też chyba nie słyszały tego. Chyba zbyt głośno jest na dole. Kiedy jesteś już w połowie tego korytarza, słyszysz i bardziej to twój umysł odbiera, od razu kojarzysz, że drzwi do tego pomieszczenia, gdzie wcześniej weszła Alma, które było zamknięte, do tego gabinetu, że ktoś właśnie otworzył drzwi. I słyszysz, jak ktoś tam wchodzi. Słyszysz taki perlisty śmiech. Taki, który zwykle u osób dorosłych słychać w momencie, kiedy trochę już wypiły. Albo kiedy ma dojść do jakiegoś zbliżenia? No właśnie, taka myśl mi towarzyszy, że pójdę tam zwrócić uwagę, ale modlę się, żeby nie wpaść na jednego z moich kolegów, którzy postanowili tutaj zabawić się, nie wiem, może z Liu albo jakąś inną. I że to po prostu tego to już bym chyba nie zniosła. Ale z drugiej strony też nie mogłabym sobie tego odmówić, żeby tak spojrzeć z przekąsem i wyższością. Więc idę tam. Podchodzę, chcę zapukać i wejść do środka. Schodzisz po schodach. Od razu twoją uwagę przykuwają osoby, które siedzą w salonie, tam gdzie również i wy mieliście okazję siedzieć, tam gdzie dostrzegliście ślady po kulach, tam gdzie byliście uraczeni lemoniadą i posiłkiem. Jesteś w połowie schodów i widzisz następującą scenę. Widzisz tam dwójkę dorosłych ludzi,
kobietę i mężczyznę o rysach twarzy bardziej latynoskich i widzisz dziecko, które siedzi tyłem do ciebie na krześle. To oparcie krzesła akurat dochodzi mu mniej więcej do połowy głowy. Widzisz, że coś jest nie tak z tą głową. Oni w towarzystwie Edego rozmawiają żywo. Pokazują coś na jakichś papierach. Śmieją się. Widzisz, że kobieta wyjmuje smartfona i pokazuje zdjęcia, jakby dzieląc się jakimiś historiami. Ta rozmowa w pewnym momencie, jak tak przyglądasz się, jakoś nie do końca ma sens. Oni mówią zupełnie różne rzeczy do siebie. On pokazuje jakiś plan działek, a ona chwali się, jak pojechała razem ze swoim partnerem, prawdopodobnie tym gościem z boku, na Melodiwy. I robi się w pewnym momencie taki wzajemny szum. Oni się przekrzykują. Dziecko natomiast siedzi. Cały czas siedzi nieruchomo. I teraz widzisz, jak rączka tego dziecka osuwa się z oparcia. I w tym samym momencie po prawej stronie, w tym pomieszczeniu, gdzie wcześniej była Alma, z którego dobiegał ten, twoim zdaniem, te odgłosy tych osób tam wchodzących, widzisz, że drzwi delikatnie się uchylają. Jest tam takie przytłumione światło, które generuje monitor komputera, telewizor. Ja chciałabym tam wejść, bo próbowałam tam wejść wcześniej, się rozejrzeć i korzystając może z tego zamieszania teraz, uda mi się. Ale to dziecko jakoś mnie niepokoi, ta ręka, która opadła, więc chcę podejść do niego i zobaczyć, czy wszystko okej. Mhm. Wchodzisz rozumiem jego tył tylko, w sensie, tak? Tak, tak. Ci dorośli są kompletnie zajęci sobą i masz taką intuicję, że nawet jak tam podejdziesz, to oni cię nie zobaczą. Serio, to jest dziwne. Co myślisz sobie o tej sytuacji? Ona się dzieje naprawdę? Co to jest? Myślę, że ona się dzieje naprawdę. W tym domu działy się takie dziwne rzeczy i ci ludzie są po prostu tacy dziwni, że mnie jakoś wcale właśnie nie... Aż tak mnie nie dziwi, że oni mnie nie zauważają. Idziesz w kierunku tego dziecka, jesteś dobre kilka metrów i słyszysz, jak za tobą słyszysz takie miarowe, rytmiczne przesuwanie, szuranie. No to tym bardziej nie jest to chyba miejsce, w którym powinno być dziecko, więc podchodzę do tego dziecka i chcę zobaczyć, czy wszystko z nim okej? Jesteś już bardzo blisko tego dziecka. Teraz dostrzegasz, że pod tymi czarnymi włoskami nie ma części czaszki i mózgu. Jest tam pustka. Teraz, patrząc na tych dorosłych, oni kompletnie cię nie widzą. Stabilność spada. I jeszcze poproszę cię o rzut na weź się w garść. 18. Mhm. Opisz, co się dzieje? O jedną rzecz tylko dopytam. Ten brak czaszki, to nie jest tak, że tam może być dziecko, które po prostu choruje na jakąś chorobę, które ma jakąś deformację twarzy. A może tak sobie to właśnie wytłumaczyłam. Może. Że jest to po prostu jakieś dziecko z jakąś chorobą pewnie, może genetyczną.
Dlatego tak siedzi. Stoisz za tym dzieckiem i po prostu widzisz, że tył, że jest brak ewidentny tyłu czaszki i zakryte jest to przerzedzonymi takimi włosami, więc całkowicie nie zakrywa to tej czaszki, tej głowy. Więc myślę, że Brock sobie to tak racjonalizuje, że to jest jakaś genetyczna choroba. No ale zakładam, że skoro jest w takim stanie, to że ktoś się puka za ścianą obok, no nie sprawi temu dziecku większej krzywdy, więc chce zajrzeć do tego pokoju. Ci cały czas rozmawiają. Teraz wyłapujesz jakieś pojedyncze słowa. Oni rozmawiają po angielsku? Tak, tak. Wyłapujesz jakieś pojedyncze słowa Edego, które opowiada o latarni. Opowiada o tym, że na drugim piętrze latarni zwykli spotykać się razem z członkami rady. Tam spotykają się i rozmawiają o rzeczach ważnych, a czasami po prostu to są tego typu rzeczy. Nagle po prostu zmieniane są chwili na chwilę te zdania i wątki, które tam się pojawiają. I kiedy odkręcasz się w kierunku pokoju, to te drzwi, które się wcześniej uchylały, są już całkowicie otwarte. I teraz dostrzegasz, że na fotelu, takim do komputera, teraz ewidentnie trzeszczącym, siedzi mężczyzna, starszy. Widać, jak pochyloną do tyłu ma głowę, a przed nim klęczy kobieta. Widzisz to po jej spódnicy, po jej butach i on, który ewidentnie odczuwa teraz rozkosz, opiera się dość mocno o ten fotel i widzisz, że za nimi na ekranach, 5 różnych ekranach, pojawiają się kompletnie dziwaczne sceny. Na jednym z ekranów widzisz pozwijane gałęzie ze sobą, które cały czas się obracają, tworząc przy tym taki efekt zaciśniania się czegoś, ciśnięcia się, wyrzynania. Na drugim dostrzegasz jakieś sylwetki zwierząt, być może ludzi przebranych za zwierzęta. Na trzecim dostrzegasz osobę, która siedzi na krześle, młodą, a nad nim ciemną sylwetkę, która za pomocą jakiegoś narzędzia kłada jej to narzędzie w czaszkę. Po czym takim szybkim, metodycznym ruchem wyjmuje fragment i pożera. Co robisz? Halo. Proszę państwa, tutaj są ludzie. Niech państwo nie robią tego przy świadkach. Jakiś dziwny fetysz tutaj? What the fuck? Nikt nie zwraca na ciebie uwagi. Brooke zaczyna się denerwować, że ją tak ignorują i zaczyna coraz głośniej krzyczeć. I do tych osób, które dyskutują w pokoju, i do tych, które tutaj przed nią robią jakieś dziwne rzeczy. Po prostu zaczynam chodzić od jednego pokoju do drugiego i krzyczeć, wymachiwać. Jeżeli nie zwracają na mnie uwagi, to będę próbowała popchnąć Edo, żeby zwrócił na mnie uwagę. Kiedy zaczynasz tak, kiedy tak reagujesz, zaczynasz się rozglądać, za chwilę też już podejść do nich i po prostu złapać ich, dostrzegasz na schodach, tych samych schodach, z których schodziłaś, na samej górze schodzącą, z samej góry schodzącą dziewczynę. Ubraną w taki uniform, jak to zwykle w telewizji. Więc ubrana bardzo reprezentatywnie. To drobna blondynka. I teraz jej twarz bardzo dobrze kojarzysz. Jest to pierwsza dziewczyna, która podczas jednej ze schadzek, na którą zaprosił ciebie i wiele innych dziewczyn, a zresztą też
za twoją sprawą wiele młodych dziewczyn przyszło na tą schadzkę do producenta. Była tam młoda blondynka, która, jak sama sądziłaś, zrobiła to, co zrobiła, bo była za słaba, zbyt słaba. I kiedy tylko myślisz, przypominasz sobie te słowa, które wtedy ci towarzyszyły, ona wypowiada te słowa. Ty jesteś zbyt słaba. Ty jesteś zbyt słaba, suko. I zaczyna schodzić coraz szybciej i szybciej, próbując w tym momencie dobrać ci się do szyi. Stabilność twoja, Brook, spada o jeden. Co się dzieje? Słyszysz? Ja... Jeszcze tylko ci dodam. W momencie, kiedy ona się pojawia i ona schodzi, wybucha śmiech tych osób, które siedziały przy jednym stole, i śmiech, a wręcz ewidentnie po prostu ekstaza tych, którzy byli za tobą, których widziałaś w pokoju, tam gdzie był ten starszy mężczyzna i kobieta na kolanach. A ty? W pierwszym momencie, kiedy ją widzę, to przestaję krzyczeć i w ogóle zamieram. Jakbym się zamroziła całkowicie, po prostu patrzę na nią. Przecież i tak mówię szeptem: Krystyna, przecież ty nie żyjesz. Jest już bardzo blisko. Widzisz, jak wyciąga do ciebie ręce? Cofam się do drzwi, chcę wyjść z tego pieprzonego domu, więc odwracam się i biegnę do drzwi. Odwracasz się i biegniesz do drzwi, drzwi są zamknięte. Próbujesz je otworzyć, nie da się. Są po prostu zablokowane. Ona... Walę w te drzwi. Drzazgi mi się wbijają w ręce, ja walę w te drzwi. Po prostu wypuśćcie mnie stąd, wypuśćcie mnie stąd! Co ona ma w ręku? Żyletkę. Możesz to zrobić teraz. Albo ja to zrobię. Podchodzi coraz bliżej do ciebie. Jesteś teraz na tyle blisko, że czujesz jej oddech. Czujesz jej nieprzyjemny oddech, który jednocześnie kojarzy się z rozkładem. To przez ciebie, suko. Wiedziałaś, na co się piszesz? Ty mnie w to... Jedno pociągnięcie momentalnie rozcina ci polik. Drugie pociągnięcie, trzecie, twoje oko zaczyna po prostu broczyć krwią i czujesz, jak przeszywa cię niesamowity ból. Kolejne pociągnięcia, jest ich w tym momencie już seria po twojej twarzy. Nigdy więcej nie wystąpisz. Nigdy już. A jutro się obudzisz, to spójrz w lustro. Róg. Jeżeli jest w stanie jeszcze, to wyrywa z jej dłoni tą żyletkę i próbuje podarżać sobie gardło. Kiedy łapiesz ją za dłoń, to ona łamie się jak gałąź. I momentalnie po prostu widzisz, jak z tej młodej kobiety następuje przemiana. Najpierw starszą, potem w próchno, całkowite próchno, i momentalnie po prostu całość razem z żyletką rozpada się. Ty jeszcze próbujesz coś zrobić, próbujesz się złapać, czujesz tylko i widzisz, że krew cały czas jest na twoich rękach. Budzisz się. Łapię rękoma za twarz. Próbuję wyczuć, czy mam jakieś rany albo blizny. Cała twarz cię boli. Oko cię boli. Nie masz krwi. Nie masz blizny. Od razu sięgasz po lusterko, które masz przy sobie. I widzisz siebie.
jakby 20 lat starszą. Twoja twarz wykrzywiona w bardzo nieprzyjemnym grymasie. Oczy załzawione. Kości policzkowe i ciało jakby obwisłe. Jeszcze przez chwilę patrzysz na to. To jest twoja twarz. To jesteś ty. I to się nie zmienia. Może to wciąż sen? Chwytam za butelkę, którą położyłam między ścianą a łóżkiem. Butelkę śliwowicy. Próbuję wypić ją duszkiem do końca, żeby odpaść jak najszybciej. Budzicie się około godziny 7, Larsz i Torliw. Z racji tego, że jesteście w jednym pokoju, to krzątanie jednego budzi także drugiego. Co robicie? Dzień zapowiada się naprawdę ładny. Słońce już od samego rana świeci, co prawda jeszcze nie tak mocno, jak będzie świeciło w okolicach godziny 11 i 12, ale naprawdę przyjemnie jest. Odgłos latających ptaków, mew unoszących się gdzieś z oddali, jakiś odgłos silnika motorówki. No i też uchylone okno w nocy, więc też czujecie zapach. Lingor, ewidentnie. Co to za zapach? I co robicie? Ja myślę, że Torlifa pierwszego budzą nie tylko odgłosy Lingor wracającego do życia, ale też zapachy. Wyobrażam sobie, że może jesteśmy troszeczkę dalej od samego morza, ale myślę, że te rybno-oceaniczne zapachy są gdzieś tam dostępne wszędzie, że po prostu ten zapach natury jest zbyt silny, żeby się go pozbyć. Do tego może jeszcze jakiś zapach drzew, być może już również zapach śniadania przygotowywanego przez Almę. Ale myślę, że gdyby to były wakacje, to byłby bardzo przyjemny zapach, ale Torlif jest w innym miejscu. Może nie targały nim takie koszmary, jakie targały Bruk, ale chyba żadne z naszej trójki nie spało dziś szczególnie dobrze. Aczkolwiek może potwierdzę to jeszcze, otwierając szerzej jedno z oczu i patrząc w stronę Larsza. Czy Larsz jeszcze śpi? Czy Larsz też już wstaje? Larsz już nie śpi, ale Larsz nie wstaje, bynajmniej. Larsz usłyszał, że Torlif się gdzieś tam miota. Odwrócił się do ściany, zakrył się jeszcze bardziej kocem i nasłuchuje. On na pewno nie jest z tych, którzy wstają pierwsi. Zresztą spojrzał na swojego smartfona takim zaspanym wzrokiem. Co prawda cyfry, godziny na czarnym smartfonie są dobrze 3 centymetrowe, ale zlewają się 8, 6, 8, 6. Nie wiem, 8:88 z tego co widzę, więc odkłada smartfona i nakrywa się nasłuchując i nie ruszając się. Tak jakby spodziewał się, że może Torlif zaraz coś do niego powie, ale będzie udawał zabitego niedźwiedzia, więc póki co nie ma go tu. Ja myślę, że Torlif pozostawi jeszcze Larszowi parę minutek, może paręnaście, na sam z kocem. Torlif chyba jest troszeczkę zakłopotany w ogóle, że tutaj niestety pokój dwuosobowy z obcym jeszcze prawie mężczyzną, więc wydobywa dyskretnie z walizki koszulę, marynarkę, nowe eleganckie spodnie i zaczyna się właściwie zastanawiać, prawdopodobnie przebierze się w łazience. Ale
Patrzy na zegarek, widzi tą siódmą i jeszcze cały czas bije się z myślami, bo im szybciej obudziłby Larsza, tym może szybciej udałoby go się namówić, żeby za dnia i za jasnego udać się do Ihansona i odpowiedzieć sobie na pytanie, co się dzieje z jego kolegą. Ostatnim razem odciągnęły go strzały i zapadający coraz szybciej zmrok, więc może gdyby dziś wyszedł odpowiednio wcześniej, udałoby mu się w bezpieczeństwie wyjść oraz wrócić. Z takimi rozważaniami Torlif ubiera się, przygotowuje, przegląda jeszcze raz notatki na tablecie i tak ostrożnie, dyskretnie, w miarę cicho zamykając ze sobą drzwi, schodzi na dół, rozgląda się, czy w jakim stanie są gospodarze, czy już wstali, kto jest na obejściu, a kto opuścił gospodarstwo. Dobrze, zatem w okolicach 7:20 schodzisz na dół. Jest cisza. Jedyne, co przerywa tą ciszę, to radio, które gra na dole w kuchni. Drzwi do domu są otwarte. Schodzisz coraz niżej, niżej i widzisz właśnie w tym momencie, jak przebiega kot. Nie widziałaś go wcześniej tutaj, ale bardzo możliwe, że gdzieś tam się po prostu zabunkrował. Przebiega trochę, być może na widok twój, być może gdzieś pogoniony własnym instynktem. Kiedy schodzisz na dół, to słyszysz, że ktoś krząta się w kuchni. I teraz widzisz stojącą tam Almę. Ja trochę sam siebie nie poznaję, ale powiem ci szczerze, zerkam jeszcze w stronę drzwi do gabinetu. Czy nadal są zamknięte? Tak. Jedna z tajemnic, która nie przestanie mnie nurtować w tym budynku. No ale cóż, myślę, że pomimo tego, co spotkało mnie z Almą, w jakiś sposób chyba zbyt szybko i zbyt brutalnie obnażyłem jakieś jej tajemnice, spróbuję zatrzeć to złe wrażenie. Odgrywam niegroźnego, niewinnego turystę, konsultanta, który może czasem zapyta, ale zapyta zbyt dogłębnie, zapyta o coś zbyt intymnego, ale w gruncie rzeczy takiego niegroźnego ekscentryka, pisarzynę, który może trochę zbyt dużo na siłę próbuje się ze wszystkimi przyjaźnić. Myślę, że chciałbym zmitrężyć trochę tego czasu, może zjeść, przejść się po gospodarstwie. No, dam Larszowi jeszcze trochę czasu, powiedzmy 40 minut, po czym zupełnie przez przypadek najpóźniej o godzinie 8 w hałaśliwy sposób cofnę się po coś do pokoju, potknę się o walizkę, niechcący kopnę łóżko i wydam z siebie jeszcze mnóstwo dźwięków, które z pewnością wywabią niedźwiedzia z jego gawry. Może taki był plan Torlifa, ale w momencie, kiedy zamknęły się tylko drzwi od pokoju i nasłuchujący, choć przykryty kocem, Larsz usłyszał, że Torlif schodzi na dół, nie trudno usłyszeć schody, które miło i przyjemnie skrzypią. Larsz usiadł na łóżku. Z przyzwyczajenia pierwsze, co zrobił, sięgnął do swojego plecaka, wyjął aparat, przymocował obiektyw z zoomem. Taki, który ze spokojem może służyć i jako lornetka, i jako aparat, który sięga zdecydowanie daleko. A że są na piętrze, nie minęło 30 sekund, a w swoich wysłużonych szortach i bardzo wysłużonym t-shircie, w skarpetkach, które napięcie już raczej są siateczką niżli bawełną, Larsz stał przy półotwartym oknie, rozchylając okiennicę jeszcze bardziej i obserwując świat z aparatu, trzymając oczywiście palec wskazujący na spuśćcie migawki i raz na jakiś czas ciche
dało się słyszeć, więc kolejne zdjęcia jego cyfrowego kanona zapisywały to, co widział na zewnątrz. Dziwne wrażenie, spał dobrze. Ale teraz te zdjęcia jaśniejącego dnia, całkiem pięknej pogody, nieidealnego, choć strasznie idealnego miejsca. Widać, że te budynki naruszył ząb czasu. Widać, że tekstury, które łapał jego aparat, to farba łuszcząca się na drewnie, to drewno, które nie jest gładko zeszlifowane, ma swoje lata. Przemknęła mu przez głowę niesamowita myśl. Uwe Bernson, jego znajomy, który kiedyś poprosił go, mała robótka, żeby zrobił podobne zdjęcia norweskich chat do gry komputerowej, do modeli 3D, nad którymi Uwe pracował dla dużej wytwórni. Bryły 3D, które Lars mógł obserwować, nakładane były jego teksturami, jego zdjęciami. Miał poczucie, że to, na co patrzy, jest właśnie taką idealną, choć nieidealną iluzją. Jakimiś bryłami 3D, które ktoś misternie pozakrywał całkiem realnymi teksturami. Ale to, co widać, nie do końca jest takie realne. Że pod tymi teksturami, pod tymi zdjęciami to bez sensu. Sam do siebie powiedział, drapiąc się w nieprzyzwoitej części ciała, odkładając aparat na stół, wciągając na szybko spodnie, wchodząc do łazienki tylko po to, żeby spojrzeć na siebie w lustro, wypłukać usta. I mniej więcej po niespełna 20 minutach od trzaśnięcia drzwi przez Torlifa schodził na dół. Coś jeszcze tchnęło Larsza, żeby w trakcie zejścia zatrzymać się jeszcze przed zejściem przy schodach i spojrzeć jeszcze raz w kanona. Coś go tchnęło, bo podczas mycia zębów przyszedł mu taki nakładający się obraz na to, co widział, na tą nieidealność. Te szczegóły, które dostrzegał, coś jeszcze mu się chyba przewidziało. Postanawia zbliżyć to. I w momencie, kiedy zbliżasz jedno ze tych zdjęć, gdzie na planie jest biały domek z czerwonym dachem, widzisz, że na krawędzi między dachem a ścianą widzisz twarz. Każdy mógłby taką twarz w zasadzie gdzieś ukryć. Może to jest jakiś lokalny zwyczaj. Może nawet widziałeś już coś takiego gdzieś. Twarz jest w poziomie. Jest przyległa do krawędzi dachu. Wygląda tak, jakby była zakryta farbą, ale chyba nie do końca osobie, która to robiła, zależało na tym, żeby była całkowicie zakryta. Gdyby tego chciała, to pokryłaby, nie wiem, więcej warstw, nałożyłaby tej farby, a ta twarz jest widoczna w odpowiednim świetle, które właśnie uchwyciłeś, w odpowiednim momencie, który właśnie zobaczyłeś. Twarz z rozchylonymi ustami i tam, gdzie są oczy, tam, gdzie jest nos, bardziej przypomina to rzeźbę, która jest nie do końca pełna, która uległa korozji,
uległa zniszczeniu. Larsz nieraz zrobił zdjęcie, które przypominało całkiem co innego. Chmury, które przypominały smoki albo rzeźby, które gdzieś kiedyś ikonograficznie spotykał, kawałki drewna, które przypominały węża albo żółwia, to rzeczywiście jest coś, co przypomina twarz. Na tyle intrygujące, że 2-3 zdjęcia, które złapały rzeczywiście ten element, przerzuca, idąc na dół, przerzuca prosto z aparatu do smartfona po Bluetooth. Wyłącza aparat, ale widząc, że download zdjęć w aparacie już dobiegł końca w smartfonie, przemknęła mu myśl, że musi pobawić się prostym programem graficznym, który ma na komórce, żeby jeszcze to wyostrzyć, może jeszcze przesunąć do pionu, a może jeszcze lepiej, jak będzie miał chwilę, wrzucić to do sieci i zobaczyć, z czym tak naprawdę mu się to kojarzy i co to tak naprawdę przypomina. Czy to rzeczywiście jest coś, co mógł wcześniej widzieć? Rzeźba? Albo cały kompleks rzeźb? To szybkie myśli, zanim tak naprawdę jego stopy dotkną parkietu dolnej izby. Kiedy jesteście na dole, Larsz i Thorlif, który rozgląda się po domu, natrafiasz w pewnym momencie na Almę, która, widząc cię, uśmiecha się półgębkiem. Wraca ponownie do przygotowywania posiłku. Jest jakaś większa ilość jajek, robi jajecznicę, większa ilość chleba, który stoi, jakaś sałatka obok, więc wygląda na to, że to śniadanie dla was. A ona w tym momencie, nie patrząc w twoim kierunku, mówi: mam nadzieję, że pierwsza noc w Lingor, bo jak to zwykle bywa, pierwsza noc jest wyjątkowa, więc mam nadzieję, że przebiegła w spokoju i że pan i pana koledzy odpoczęliście. Mówi to do ciebie Thorlif. Dziękuję za troskę. Spałem dobrze. Myślę, że dzięki temu będziemy mieli więcej energii, żeby poświęcić się temu tutaj, po co tutaj jesteśmy. Zresztą tym bardziej dziękujemy za ugoszczenie, bo w końcu to jest ta specjalna noc, kiedy utrzymali nas państwo w swoim własnym domu. Tym przyjemniej było ją spędzić pod jednym dachem. Dziękuję serdecznie. Widać po Thorlifie, że ton troszeczkę nie współgra z jego miną, że ten dystans i ta rezerwa cały czas do Almy jest, a on próbuje ją przełamać tak jak potrafi. I nie ukrywam, że łakomym wzrokiem zaczyna zerkać coraz bardziej na pachnącą jajecznicę i chleb. Tak, gdzieś do tego wszystkiego dorzucone jest jakieś mięso, pewnie boczek. No i oczywiście kot, który krząta się niedaleko. Ona coraz odgania, tak spokojnie odgania go ścierką, żeby tam nie podchodził za blisko, ale kot po chwili po prostu wskakuje na blat kuchenny gdzieś z boku i przygląda się temu wszystkiemu. Alma dodaje jeszcze w tej krótkiej pogawędce, że pani Miu o godzinie 9 pojawi się w waszej kwaterze, tam gdzie będziecie przez okres pobytu na Lingor przebywać. I wszystko doprowadzi do stanu użytku, tak żebyście mogli swobodnie korzystać z tamtego domku. A do tego czasu naturalnie
jesteście tutaj mile widziani. Poza tym, gdybyście, nie wiem, chcieli gdzieś ruszyć w ciągu dnia, to nie ma problemu, żebyście jeszcze zostawili tutaj swoje rzeczy, a po prostu na wieczór pojawili się w tym domku, który będziecie zajmować. Jest przy tym nieco oschła, jak to mówi. Wygląda na taką, która ewidentnie po prostu ma do zrobienia jakąś konkretną rzecz. To jest to jedzenie i przekazanie wam informacji. Więc widać, że uwija się z tym wszystkim. Co robisz? Myślę, że przede wszystkim chciałbym porozmawiać i z Larszem, i z Brooke, bo mamy przed sobą pierwszy pełen dzień zdjęć po względnie spokojnej nocy. Ja też nie chcę już bardziej eksplorować relacji z Almą, biorąc pod uwagę, że Brooke postanowiła rozegrać to w ten sposób, że ja jestem tym złym i niezdarnym, a ona jest tą czarującą i lepiej się z nią porozumiewającą. No więc pytanie, o której wstanie Brooke, żebyśmy mogli porozmawiać? Czy śpi niepokojąco długo, czy niedługo do nas dołączy? Brooke, poproszę cię o rzucenie sobie już... Uznajmy, że w pewnym momencie budzisz się i poprosiłbym cię o rzut na alkoholizm, na komplikacje. To tylko sprawdzę, bo chyba mam teraz minus... Czy te stany mi zostają takie, jak były? Czyli mam tak. Do minus 2 na komplikacje. No, porażka. Oj. Słuchaj, budzisz się w zasadzie inaczej. Ty już od dłuższego czasu po prostu leżysz w łóżku. Po tym, jak wypiłaś alkohol, to masz taką myśl, która ci przychodzi do głowy, to, że po pierwsze gdzieś jeszcze w tym budynku musi być alkohol. Nie masz już żadnych swoich żadnych jakby swoich zasobów. Co jeszcze chodzi ci po głowie, kiedy być może po raz kolejny sprawdzasz, patrzysz w lusterko? Nie. Rano tego nie robię. Boję się. Chcę pójść pod prysznic najpierw, nałożyć krem na twarz. Nie patrząc w lustro, próbuję jakoś zrobić sobie makijaż. Nakładam podkład, puder, próbuję pomalować rzęsy i boję się spojrzeć w twarz. Wiesz, że jest ciężko, bo ręce ci się trzęsą cały czas? Ręce mi się trzęsą i też czuję, jak mnie tak oblewa taki zimny pot. Strasznie boli mnie głowa i strasznie chce mi się pić. Ale próbuję. I mam takie dwie myśli w głowie. Jedna, że ja chyba nie dam rady dzisiaj. Że tu coś się stanie złego, w tym sensie, że po raz pierwszy Brooke Baldwin pokaże, wyjdzie na jaw to, że nie radzi sobie z tym alkoholem. A dwa, że jeżeli ona nie ma już swojej twarzy, to ona nie ma po co żyć. Więc nakłada coś tam na tą twarz. I chce przejrzeć się w oczach swoich towarzyszy. Nie jest w stanie przejrzeć się w lustrze. Dobrze. Nakłada. Ubierasz się i schodzisz na dół. W momencie, kiedy Thorleif spostrzegłeś najpierw schodzącego Larsza, zatrzymującego się gdzieś w połowie schodów i przyglądającego się aparatowi, tak jakby znalazł tam coś, co wzbudza jego ciekawość, poza tym, że na pewno już zrobił wiele zdjęć, to coś jednak tam przykuwa, widać jak po prostu czoło mu się marszczy, to dosłownie, kiedy tylko zacząłeś zastanawiać się, gdzie jest Brooke, słyszysz kroki na górze.
Larsz podnosi głowę z nad telefonu, tak omiata tylko wzrokiem, właściwie bezszczegółowo. Kiepsko spałaś. Tak. Widać. Dzięki. Możesz na mnie liczyć. Darujący jesteś, Larsz. Chodź, Bruch, chodź, bierz z nami. Bezpośredni. Na nowym miejscu, wiesz jak jest. Bezpośredni, a nie czarujący. Czarować to można nastolatki, a Bruk... Sorry, Bruk. Nadal jesteś nastolatką, ale razy jakiś tam faktor. Więc mówię, że to Bruk się nie wyspała. Chodź, siadaj, Bruk, zjesz coś. Mamy dzisiaj przed sobą dużo zdjęć, a my musimy jeszcze ustalić, co właściwie chcemy dzisiaj nie, zrobić. Ja zaczynam jeść o 12, wiesz, ja... Wcześniej się odbija. Nie, to... Będzie więcej dla nas. Spokojnie, to podzielimy się jajecznicą, spokojnie. Słuchajcie, możemy wyjść z tego domu? Ale bez jedzenia? Nie no, zjedzcie, ale możemy dzisiaj nie być tu? W tym momencie w drzwiach, w futrynie kuchni pojawia się Alma. W takiej samej spódnicy, jaką widziałaś tam, w tamtym pokoju. Beżowej, długiej. Jedzenie jest gotowe. Bruk właśnie tak zastyga z filiżanką kawy. Postawię. Jak państwo się namyślą, to zapraszam. I rusza w kierunku salonu od strony kuchni. Tu się nie ma co namyślać, tu jeść trzeba. Jak najszybciej. Coś nie tak, Bruk? Nie, nic. No przecież widzę, że coś nie tak. Widzę, że patrzysz dziwnie. To, że się nie wyspałaś, to jedno, ale... Nie powiesz mi, że widzisz jakieś nadnaturalne rzeczy. Przecież Torlif ci w życiu nie uwierzy. Zobacz. Nie. Pan racjonalista mierzy wszystko ekierką i cyrklem. Nie, to był tylko sen. A. Koszmary się śniły. Śniło się pani coś? A co pani się śniło? Słyszysz, jak Alma pyta. Dzisiaj ja poczekam na was na zewnątrz i Bruk wstaje i chce wejść z tego domu. Podchodzi do drzwi i martwi się, że one są zamknięte, tak jak... Otwarte są na oścież. Wychodzę i po prostu biorę głęboki oddech. Chłopaki, poczekam na was tutaj na ławce przed domem. Ja nie chciałam, mówi Alma. Tak podchodzi do was, do Torlifa i do Larsza. Mam nadzieję, że nie powiedziałem nic niestosownego. Chciałam... Proszę się nie przejmować. Proszę się niczym nie przejmować. Chciałam zapytać o to, czy dzisiaj ten wywiad, ale dobrze. Dobrze. Wraca do kuchni. Jeszcze kilka razy przechodzi, żeby postawić tam talerze, rozstawia wam to jedzenie. Unosząca się para gorącej jajecznicy. Mam pytanie jedno, bo Bruk bardzo potrzebuje. Czy tam jest jakaś osobne pomieszczenie z jakąś spiżarnią? Czy gdzieś na tym terenie? Mogę znaleźć coś do picia. Nie wchodząc do kuchni, nie spotykając się z nią w domu. Tak, to znaczy jest faktycznie spiżarnia i to jest taki kopczyk, do którego wchodzi się gdzieś po prostu za budynkiem i tak jak patrzyliście, to tam jest normalnie, jest miejsce na kłódkę, natomiast nie ma tej kłódki, są drewniane drzwi i tam jest chłodna taka w ziemi spiżarnia. I przynajmniej pamiętasz, że podczas wieczoru stamtąd gospodarze wyjmowali alkohol. Mhm. Zaglądam tam. Mhm. Czyli wychodzisz po prostu, idziesz tak, w tym kierunku. Tak. Jasne. Zaglądasz. Całość jest wyłożona taką starą cegłą czerwoną.
Od razu jest włącznik światła, więc pewnie odruchowo włączasz. No i widzisz, że jest to spiżarnia, ale też taka mała winnica. Z dużą ilością trunków. Biorę butelkę wina. Biorę łyk drugi. Zakręcam i wkładam do torebki. Biorę miętówkę. Dobra. Wychodzisz na zewnątrz. Na ławkę. Tak, wracam na ławkę. Czekam. W tym czasie Lars i Thorleif, jesteście w środku, coś robicie? Czy jedzenie wylądowało już na stole? Dokładnie tak. To jest boczek? Tak, tak, boczek. Z czego? Tutaj, lokalny. Niby zwykłe słowo. A nawet dwa. Tutaj, lokalny. A uruchomiło w Larsie całą lawinę tego, co popularnie się nazywa déjà vu. Złożenie słów albo błąd w głowie, który powoduje, że zupełnie inne obrazy, zupełnie inne słowa, zupełnie inny tembr głosu, zupełnie inni ludzie i zupełnie inny czas. A mózg płata figle i wydaje się, że kiedyś już to widziałeś, kiedyś już to słyszałeś, kiedyś wąchałeś te same zapachy. Tutaj, lokalnie. Zupełnie jak wtedy, kilkanaście lat temu, kiedy Erik Trondhomson i on w klubie Garmunaström, kiedy on wtedy mu podsuwał całkiem dobry towar. Towar, po którym resztę wieczoru miał wrażenie, że wszystko dookoła jest iluzją, że miał ochotę, taką niesamowitą ochotę wetknąć palec komuś w oko, żeby zobaczyć, czy wypłynie, bo pewnie nie wypłynie, pewnie nic się nie stanie, bo to jest iluzja. Miał ochotę kopnąć w ścianę, żeby zobaczyć, jak ona się łamie, kruszy. Miał ochotę uderzyć z całej siły w blachę karoserii samochodu, żeby zobaczyć, jak ta pęka, jak zwykły plastik. Tutaj, lokalnie. Miał wrażenie, że jest jak palec na spuście, że niewiele musi się wydarzyć, żeby zrobił coś po ludzku nader głupiego, coś, co konstruktor makiety nigdy by nie przewidział, że ludzie oglądający jego makietę będą chcieli uderzyć pięścią w dach wieżyczki albo kopnąć w pociąg przejeżdżający po torach. On miał ochotę dłubać widelcem, którym przed momentem jeszcze na talerzu rozdzielał jajecznicę od boczku, zacząć nim dłubać w ścianie. Jakby chciał zobaczyć, czy ta ściana rzeczywiście jest zrobiona ze zwykłego ściennego materiału, czy stół, na którym stoi talerz, nie jest przypadkiem czymś, co mu się tylko wydaje, że ten talerz unosi. Jeszcze nie. To jeszcze nie ten moment. Ale czuł się jak za 5:12. Skoro lokalny, to bardzo dobry ten boczek. Smaczny jest. Bardzo się cieszę. Smacznego życzę Państwu. Ja na jakieś pół godziny zniknę. Gdyby coś trzeba było, to telefon do mnie jest w kuchni na tablicy korkowej. Więc proszę dzwonić. Edę będzie gdzieś o 13:00. Powiedziałem mu, że możliwe, że Państwo będą chcieli z nim porozmawiać, przeprowadzić wywiad. Zerwał się wcześniej rano, choć wydaje się, że zasnął jako ostatni. No tak, ale taki już jest Ede. I słyszycie, jak wychodzi z domu.
Torlip? Nie częstujesz się tym? Sam mam zjeść wszystko? Myślę, że pomiędzy sposobem, w jakim je Torlif, a w jakim je Larsz, jest duża różnica. Ale myślę, że Torlif tańczy sztuczcami po talerzu nie bez powodu, bo próbuje coś z siebie wydusić i gdzieś to całe przeżuwanie i gadanie i oddzielanie boczku od jajecznicy tylko po to, żeby potem zaraz zmieszać i załadować z powrotem do ust. Rozprasza go i wyczekuje w końcu na ten jeden moment i mówi Larszowi: lubisz mówić na mnie pan racjonalny. Jeszcze niedawno dowiedziałem się o sobie, że jestem panekierka. Słuchaj, pora jest jeszcze wczesna na takie zwierzenia, ale opowiem ci może historię, okej? Okay? To nie będzie długa historia, ale... Mów ze spokojem, mów, pozwól, że ja będę się posilał, ale co opowiadaj, proszę. Jasne. Widzisz, ciężko mi jest się śmiać z bruk, wiesz, ja... Wiesz, jak jest. Na północy jest mało słońca i no niektórzy z nas piją trochę mniej, inni piją trochę więcej. Ja już mam, przynajmniej taką mam nadzieję, już mam te czasy ze sobą, rozumiesz? I wiesz, no czasem mówię, że jestem na lekach, nie jestem na lekach, ja po prostu muszę z tym zbastować, ale... Pamiętasz, co mówił wczoraj Ede o tym, że... Jak wiesz, rozweselił się, myśli zaczęły mu się plątać, galopada słów... że kiedy zabrali Bernta, coś z niego zniknęło? Że coś mu zabrali? Przypominasz sobie te słowa, Larsz? No i? Ja też kiedyś byłem na takiej terapii, po której mam wrażenie, że coś mi zabrali. Dobra, nieważne. Czekaj. Bo to się robi, zaczyna się robić cholernie ciekawe. Czekaj, dobra, jakby nie będziesz jadł, to jeszcze sobie nałożę. Co ci zabrali? Chciałbym to wiedzieć. To było kiedyś. Opowiem ci resztę później, ale... Nie. Czekaj, bo to może być cholernie ważne, ale... Nie pamiętam. Wycięli ci coś? Nie wiem. Czego ci brakuje? Masz jakieś odczucie, że... Nie pamiętam swojej terapii, rozumiesz? I to nie o to chodzi, że piłem. Piłem wcześniej, ale kiedy już byłem na terapii, ja nie pamiętam tych sesji, rozumiesz? Pamiętam tylko imię, nazwisko, pamiętam kobietę. Pamiętam, że zadawałam jedno pytanie. Kiedy to wszystko poszło nie tak? I nie pamiętam nic więcej z tych sesji, rozumiesz? Mam czasem wrażenie, jakby ktoś we mnie coś przegrzebał. Mam wrażenie, jakby ktoś coś we mnie wymontował, ale no przecież... Dużo piłem, okej? Okay? To był trudny moment, to się zdarza, więc nie osądzaj mnie, kiedy robię się trochę racjonalny, bo czasem ciężko pracujemy nad tym, żeby poskładać rzeczy do kupy, nie? Żeby iść dalej do przodu, ale mam wrażenie, Lars, że ty też wiesz, o czym mówię, nie? Że nie zawsze jest łatwo iść do przodu. Tak. Masz wrażenie, że byłeś po drugiej stronie? Nie pamiętam, gdzie byłem, ale mam wrażenie, że nie byłem wtedy w gabinecie. Mam wrażenie, że nie byłem wtedy na terapii, ale nie pamiętam, co widziałem. Nie masz, kurwa, wrażenia. Nie masz, kurwa, żadnego wrażenia. Wszyscy na chwilę dłuższą lub krótszą byliśmy zupełnie w innym miejscu niż nam się wydaje być. Dobrze, że to mówisz, bo myślałem, że całkowicie ci odpierdoliło i już jesteś taki... Wiesz, że... że pomyślisz, że jestem całkowicie sfiksowany. A teraz mi się tu zwierzasz przy jajecznicy. Swoją drogą... Bruk też tak odwaliło? Też będzie się zwierzać?
Też nagle się okaże, że wszystko, co Larsz mówił do tej pory, to tak naprawdę nie do końca jest, nie Teges? Tylko, że Larsz, kto zniknął, kto gdzie był, to musi mieć jakieś racjonalne wyjaśnienie, rozumiesz? Nie wiem, może ja choruję, ty chorujesz, może to był szok, ale czasem mam takie dziwne wrażenie, dlaczego ty, ja, ona, trzech ludzi zupełnie znikąd, bez sensu połączonych razem tutaj w Lingor, w tym szalonym miejscu. Wiesz, o co mi chodzi? Kiedy to mówisz, cały czas trzymasz nieruchomo sztućce. Tak jak mówiłeś, w momencie jedzenia tańczyłeś nimi po talerzu, ale cały czas, i to też mógł zauważyć Larsz, jeżeli w ogóle skupił na tym uwagę, mówiłeś, nie gestykulowałeś. Ruszałeś się ciałem, ale twoje dłonie cały czas były sztywno usytuowane. Teraz, kiedy patrzysz na swoje ręce, kiedy pojawiają się w twoim głosie emocje, kiedy ta rozmowa coraz bardziej się rozkręca, dostrzegasz, jak trzymasz inaczej niż zwykle ty trzymałeś i zwykle trzymasz sztućce. Trzymasz je tak, jak trzymała doktor Gudrun. Zmuszam się do tego, żeby aż z takim głośnym brzdękiem odkładam te sztućce prosto na talerz i patrzę się na nie przez chwilę ze zdziwieniem. Słuchaj, Larsz, jest taki gość, Agre i Hanson, on tutaj długo mieszka, on zna wyspę. Pomyślałem sobie, to jest mój znajomy, wiesz, z czasów jeszcze jak pracowałem na uniwersytecie, ja wiem, jak to brzmi, pisarz od kosmitów, ale to były inne czasy. Może wybralibyśmy się do niego w trójkę. Zdaj mi sobie stabilność o jeden. Porozmawiamy, zresztą nie chcę już być tutaj za długo w tym domu. Ty chyba też, nie? Zastanawiam się, gdzie chciałbym być, skoro nie tu. Nie wydaje ci się, że każde miejsce tutaj jest równie popieprzone? Mam wrażenie, że mnie wkręcasz, Larsz. Może ciebie to cieszy, ale mam wrażenie, że podkręcasz tą atmosferę, bo tu jest dziwnie, okej? Okay? Ale nie. Zróbmy to, co trzeba, nakręćmy materiał, spadajmy masz stąd. Masz rację. Larsz wstaje od stołu. Jakby takim teatralnym gestem, pokazując, że potrafi być normalny, przysuwa krzesło, tak unosi to krzesło i przysuwa do stołu, strzepuje jakieś okruszynki, przechadza się po pomieszczeniu. Jakbyś mógł nakreślić, Tomku, jak to wygląda, gdzie my siedzimy w stosunku do tego pomieszczenia, które było poprzedniego dnia, tam gdzie żeśmy jedli, tam gdzie był ten stół i te zamknięte drzwi. Jak to wyglądało? Dokładnie w tym samym pomieszczeniu siedzicie. Jesteście w salonie. Siedzicie teraz tak, że po prawej stronie macie wyjście przez balkon na taras. Po lewej stronie jest kawałek takiej przestrzeni większej, ponieważ jest to salon. Prowadzą dalej schody na górę i jak wychylicie się za tego stołu, przy którym siedzicie, to zobaczycie wyjście z tego domu i zobaczycie wejście do pokoju, który dotąd był zamknięty. Ale teraz jest otwarty i widzicie wchodzącą tam Bruk, która w międzyczasie, kiedy rozmawialiście, weszła po cichu, widząc, podchodząc do drzwi i delikatnie naciskając klamkę, w momencie, kiedy one się otworzyły, postanowiła wejść do środka. Słyszała część tej rozmowy od momentu, kiedy była mowa o terapii, ale pytanie do ciebie, Bruk, czy nasłuchiwałaś tę rozmowę, czy bardziej byłaś zajęta tym, żeby wejść do środka? Nie, byłam bardziej zajęta tym, żeby wejść do środka. Chcę przekonać się na własne oczy, że są tam bądź nie ma te monitory czy jakiekolwiek inne ślady tej dziwnej orgii wczorajszej.
bo wciąż nie wiem, czy to był sen, czy nie, czy coś pomiędzy. Dokładnie taka sama ilość monitorów stoi na dużym biurku. Fotel jest odkręcony w twoim kierunku, tak jakby tylko czekał na to, żebyś usiadła na nim, ale od razu zebrało ci się na mdłości, kiedy stanęłaś tam. Dobrze rozumiem, że drzwi do gabinetu to są te drzwi, teraz są otwarte, tak? Tak. A czy my widzimy z Larszem Brooke, która tam właśnie wchodzi? Pytanie, czy, bo rozumiem, że Larsz wstał, więc on jak najbardziej widzi ją. Jeżeli się odkręcisz, Torlif, to też ją zobaczysz. No, Larsz też przechadzał się po pokoju. Mam wrażenie, że chyba mniej więcej był w środku czegoś, więc jeżeli gdzieś skręcisz, gdzieś się obrócisz, to pewnie i ja dzięki temu zobaczę ciebie, a na twoim tle Brooke. Kiedy Larsz zobaczył, że Brooke tam wchodzi, tak właściwie to było w trakcie rozmowy z Torlifem, więc nie było to dla niego w tym momencie szczególnie istotne. Ale kiedy Torlif zaczął się zwierzać, kiedy to wszystko zaczęło się nakręcać, Larsz stanął przy tych drzwiach do gabinetu. Ale to co sądzisz, że cię wkręcam? Że mi całkowicie odwaliło? Powiedziałbym, że masz fantazję, Larsz. Ale to nie znaczy, że nie wierzysz w to, co mówisz. Tylko chyba po prostu dodajesz trochę od siebie? Wiesz co? Chodź na chwilę. Zerkam jeszcze raz na upiorne sztućce. Spokojnie, staję, chodź, podejdź tutaj. Nawet nie czekając na to, aż Torlif do końca podejdzie, otwieram na oścież te drzwi, nie zwracając uwagi na to, że w środku jest bruk. To nie o to chodzi. Chodź, zobacz, wczoraj to było zamknięte, zobacz. Otwieram szafę jakąś, próbuję otwierać jakąś szufladę. To, co jest otwarte, otwieram. Patrz, zobacz. To wszystko jest tu poukładane. Patrz, nie byliśmy tutaj. Chcesz wyjść, to najpierw się dowiedzmy, co jest w środku. Bo Brooke? Może to jest zamknięte przed nami. Patrz. Przesuń się na chwilę, Brooke. Zobacz, patrz. Monitorki. Zobacz. Brooke, ty byłaś tam chwilę wcześniej, więc co dzieje się poza tym uczuciem ściśniętego żołądka, kiedy podchodzisz i widzisz ten fotel, to ja miejsce? Ja nawet myślę, że ja mogę paść na czworaki przy tym krześle i szukam jakichkolwiek śladów, że to, co się zdarzyło w tej nocy, zdarzyło się naprawdę. Mhm. Nitki od tej białej długiej spódnicy, innych pozostałości, które mogłyby świadczyć o tym, że to się wydarzyło faktycznie, bo jak słyszy też to, co mówi Larsz i mówi, myślisz, że cię wkręcam, to Brooke w pewnym momencie myśli, a może to jest po prostu jakiś kiepski żart i ktoś mnie wkręca. Dobrze, słuchaj, rzuć sobie za weź się w garść, ponieważ no przede wszystkim to pomieszczenie, w którym wcześniej nie byłaś, widziałaś go tylko przez takie uchylone, delikatnie drzwi, więc nie widziałaś tych wszystkich monitorów, a w tym śnie albo w tej wizji widziałaś ze szczegółami to pomieszczenie. Kiedy weszłaś tutaj, to okazało się, że ono wygląda 1:1, tak? To bym poprosił, żebyś... Dobrze. Słuchaj, zaczęłaś się rozglądać, czy chcesz użyć jakiegoś ruchu tutaj? Wiesz co, no bym chyba tutaj by zbadaj pasowało, bo chciałabym po prostu jakoś zbadać ten pokój, czy oprócz tych monitorów jest coś, co to może świadczyć, być dowodem na to, że to się zdarzyło naprawdę, ale nie, mam porażkę. Okej, więc w przypadku porażki możesz otrzymać nieco informacji, ale nie za darmo, możesz narazić się na niebezpieczeństwo lub koszty. Jeżeli tu mogłabym coś wybrać, to może spróbujmy tak, że ja próbuję odpalić ten komputer. Dobra, ja mogę ci powiedzieć, jaka będzie potencjalna konsekwencja, jeżeli to zrobisz.
potencjalna konsekwencja, znaczy po pierwsze, komputer może być zahasłowany, więc niewiele tutaj zdziałasz. Natomiast orientujesz się, wchodząc do tego pokoju, że tu też są kamery. Widzisz też, że jest urządzenie rejestrujące, cały czas działające. Zielone i czerwone diody świecą się. Cały czas też działa jakiś router. Więc wszystko to, co teraz dzieje się tutaj w tym danym momencie, jest rejestrowane przez kamery. Czy nadal... To trochę mam to w dupie, ale jeżeli widzę to urządzenie, to chciałabym odtworzyć ostatnie parę godzin, jeżeli to możliwe. Dobra, więc w takim razie podchodzisz. Pokazuję też to, pokazuję to też chłopakom i mówię, że muszę coś sprawdzić. Tej nocy działy się tutaj jakieś dziwne rzeczy. Pomóżcie mi to odpalić, proszę. Ja muszę zobaczyć, co jest na tej taśmie. Widzicie, że oprócz tego, że Brook mówi to bardzo zmotywowanym głosem, pełnym determinacji, to przy tym jej ręce się trzęsą. Widzicie, że jest wystraszona czymś, że to nie jest ta sama Brook, którą poznaliście, i to nie jest ta sama Brook, z którą wczoraj rozmawialiście. Podświadomie Larsza to niezwykle cieszy, bo tak naprawdę nie wychodzi na to, że jest tutaj jedynym idiotą albo jedynym człowiekiem, który patrzy trochę poza rzeczywistość. Trochę jak gdyby odczekuje w myślach, mówiąc, to sobie teraz radź sobie, kobieto, radź. Ale jednocześnie ma z tyłu głowy, że jeśli ktoś na takim sprzęcie będzie się znał, to najbardziej właśnie on, bo nieraz siedział przy stole montażowym i nieraz używał sprzętu. Ten jest nieco oldschoolowy, ale mimo wszystko to jest sprzęt, co do którego można będzie ze spokojem usiąść i rozpykać w 3 minuty. Nieraz widział starsze studia, nieraz widział pokoje przesłuchań, nieraz widział sprzęt, który działał tylko po to, żeby zapis z wielu kamer ładował się na dysk. Więc odczekuję nieco, patrząc zza ramienia Brook. No odpal to. W razie czego ci pomogę. Komputer już jest włączony przez Brook. Nieco odpala się. Byłem już w tym miejscu, w którym ona jest teraz. Za krótko ją znam, żeby wiedzieć, jak jej pomóc, więc przyglądam się jej i milczę, ale obawiam się, że nachylając się nad nią w oddechu, czuję chyba zbyt więcej, trochę więcej niż Brook może chciałaby, żebym poczuł. W przeciwieństwie do Larsza nie znam się na tym sprzęcie, ale po kolei przyglądam się wszystkim rzeczom na ekranie i Brook, ale ostatnie parę godzin, w sensie teraz z nocy? Noc. No nie wiem, dobra, tutaj chyba jest drugiej. Rewind, dobra, to próbuję. Dobra, czekajcie, wiecie co, kurde, znaleźli się technicy, dajcie mi, wiesz co, Brook, pozwól, ja usiądę tutaj. I właściwie prawie, że ją przesuwam, żeby usiąść na tym krześle, żeby być panem inżynierem w tej chwili, rzeczywiście klikam na jedną z ikon, która wydaje się być starym softem już nieużywanym, ale rzeczywiście jest soft, który pozwala, to nie trwa zbyt długo, żeby znaleźć rzeczywiście konkretne godziny, przesunąć i na jednym z monitorów pojawiają się nagrania. Czego konkretnie szukasz? Jedną malutką uwagą. Dostęp do tego komputera jest to hasłowany. Okej. Więc wiesz, podejrzewasz, jaki to jest soft, wiesz, jak to znaleźć, jak tego znaleźć tam, ale jak to znaleźć, natomiast pojawia się prośba o hasło. Ja desperacko wpisuję Lingor 2022 z takim... Brak. W sensie błąd. Tak, ze łzami w oczach, bo to taka bezsilność straszna. No proszę cię, nie ośmieszaj się. Równie dobrze mogłabyś wpisać admin raz, dwa, trzy. No proszę cię. Możemy przesiedzieć nie wiadomo ile godzin, żeby znaleźć to hasło. Brook, co się dzieje w twojej głowie?
Czy ja się czuję na jakiejś totalnej krawędzi, że zupełnie nie kontroluję tego, co się dzieje i z moim ciałem, i z tego, i z tym, co tu się dzieje, i mam, znaczy, jestem na granicy jakiegoś załamania w tym momencie. Jak wpisuję to hasło i wpisuję ten admin raz, dwa, trzy, wpisuję raz, dwa, trzy, cztery, wpisuję cztery, zera i po prostu widzicie, jak po prostu tak klikam w tą klawiaturę, waląc palcami, łapię ją rękami. Spokojnie, bo zaraz nam zablokujesz to do końca. Myślimy, okej? Okay? Myślimy. Jest nerwowo, ale myślimy. Dobra, rozglądam się po pokoju. Nie wiem, może spróbuję zrobić ruch zbadaj, może jest tutaj coś w szufladach, może jest coś za obrazem. Pod klawiaturą ludzie bardzo często piszą hasła. Dobra, wiesz co, nie musisz za to rzucać, ja wam powiem, co widzicie. Jest sporej wielkości szafa pancerna, która jest zamknięta na zamek. Oprócz tego są szafy, tak jak już wcześniej Lars powiedział, że je otwiera, więc tam widzicie po prostu jakieś różne dokumenty. To wygląda na to, że to są jakieś księgowe dokumenty dotyczące tego całego pensjonatu i w ogóle interesu, który oni prowadzą. Dużo jakichś rachunków, faktur i tak dalej z różnych wcześniejszych lat. W samym tym gabinecie są ewidentnie rzeczy związane z biznesem, który prowadzą. Natomiast dostrzegacie też w jednym z miejsc zdjęcie w ramce takiej w kolorze pozłacanym, na której jest Alma, jest Ede, jest jakiś starszy gość, który jest dość wysoki, jest nawet delikatnie wyższy od Edego, gdzie Ede ma jakieś 1,90 m wzrostu. Gość wygląda na jakieś 70, może 80 lat. Obejmuje ich dwójkę rękami i na dole widzicie taki napis z naszym drogim Berntem. Bernd to ten radny, prawda? Który... Ten, który zniknął. Tak. Lars, widząc nerwowe ruchy Bruk i Torlifa szukającego szczegółów, właściwie skojarzyło mu się z Escape Roomem, do którego kiedyś zabrali go znajomi. Siedzimy w jakimś pokoju i szukamy klucza, szukamy kłódki, szafa pancerna. Zabawne. Usiadł z boku, obserwując, jak nerwowa para znajomych maca wszystko dookoła. Przyszedł do niego taki niesamowity spokój. Jakby resztki spokoju Torlifa i Bruk tym swoim spojrzeniem wyssał z nich, żeby sam zyskać zupełnie inny poziom percepcji, postrzegania. Chętnie rzuciłbym na spójrz przez iluzję. Dobra. Sukces z komplikacjami. Doskonale. Rozglądasz się po całym tym pomieszczeniu, rozumiem, tak? Tak. Słuchaj, dostrzegasz na tym czystym, wypranym dywaniku w kolorze błękitnym. Dostrzegasz takie rozrzucone na samym tym dywanie plamy ciemne. Teraz dopiero je widzisz. Dostrzegasz je w różnych miejscach. Widzisz, że ten fotel w różnych miejscach ma zarysowania. Też teraz dopiero to dostrzegasz. Widzisz, że ta
skóra, z której jest zrobiony, jest tylko i wyłącznie pewną nakładką. Ten fotel jest dużo starszy. Jego konstrukcja jest jakaś, kojarzyć się z czymś kompletnie awangardowym, z jakimś stelażem po prostu bardziej artystycznym. Widzisz, że stworzony jest jakby z naciągniętych strun albo ścięgien. Pod tą skórą, z której jest zrobiony, widzisz po prostu, jak równomiernie ułożone są rozciągające się struny albo ścięgna. I oprócz tego dostrzegasz, że monitory delikatnie mrugają. Widzisz, że centralna część tych monitorów jest nieco bardziej rozświetlona, natomiast to, co je otacza, jest zanurzone w takiej kompletnej ciemności. Nawet bardziej jest to taka żywa ciemność. Nie jest to tylko taka matowa ciemność, jak patrzysz, wiesz, na monitor wyłączony, tylko jest to coś więcej. Widzisz, że to, co jest w środku, nawet delikatnie jakoś przesuwa się pomału. I kiedy spoglądasz w kierunku tego zdjęcia, to nie ma tam tego mężczyzny. Jest tylko dwójka osób, które z opuszczonymi rękami i z takimi zmęczonymi twarzami patrzą w obiektyw aparatu. Całkiem spokojnie, zupełnie spokojnie wstaję z tego miejsca, jakby nie widząc Torlifa i Brook. Podchodzę do tej otwartej przeze mnie wcześniej szafy. Omiatam wzrokiem zupełnie. Podchodzę do tej szafy pancernej. Tak sprawdzam, czy czasem nie jest otwarta, ale rozumiem, że jest zamknięta. Zupełnie... Słyszysz cichy głos dobiegający ze strony szafy. Proszę, uwolnij mnie. Proszę. Wiem, że jesteś. Odejmij sobie poziom stabilności. Zatrzymałem się na chwilę przy szafie, słysząc to, ale jakby kolekcjonując klocki zmysłów, klocki poszczególnych uczuć, jakby zanim cokolwiek zrobię, muszę mieć pełen obrazek. To, co widziałem przed chwilą, to, co usłyszałem przed chwilą, wymaga jeszcze chwili skupienia, a może jeszcze podotykania różnych rzeczy, więc przesuwam ręką po tej szafie. Larsz nie obcina często paznokci. To nie jest człowiek pedantycznie nastawiony co dwa dni na to, żeby jego paznokcie były w należytym porządku. I te paznokcie w tej chwili dotykają tej szafy i drapią nią. I to, co słychać, to strasznie nienaturalny dźwięk. Nienaturalny, bo jego paznokcie są sztywne, a może ta szafa odpowiada czymś nienaturalnym? Ale jego ręka wędruje dalej po ścianie i tak jakby chciał objąć całe to pomieszczenie swoim dotykiem. I to jest ten moment, w którym on wie, że ten towar, który mu podał Erik kiedyś przy klubie Garmunaström, wtedy się odpalił, bo przypadkowo przechodząca osoba
obok nich, obok niego i Erika, kiedy wracali z klubu. Nigdy jej już więcej nie spotkał, ale być może ten chłopak, który wracał po pijanemu do domu, być może Lars przebił mu wtedy bębenek. Bo ni stąd, ni zowąd wsadził mu palec wskazujący prosto w ucho, żeby sprawdzić, przekonać się, że to nie jest realne. Nagle pstryk i chciał się przekonać. I teraz też nagle pstryk. Jego ręka wędruje już po stole, po biurku, obok komputera i obok monitorów, które nienaturalną czernią i ni stąd, ni zowąd. Nawet nie wie, czy Thorleif i Brooke widzieli, co on robi. Ale jakby nigdy nic, ni stąd, ni zowąd. Palec wskazujący Larsa z całym impetem uderza prosto w jeden z ekranów, w sam środek. Thorleif, dostrzegasz, co robi Lars. Widzisz, że najpierw chaotycznie przemieszcza się po tym pomieszczeniu. Przez chwilę jeszcze nie widzisz, że coś niepokojącego zaczyna dziać się z Brooke. I kiedy widzisz, że on w pewnym momencie po prostu za pomocą palca wskazującego uderza w monitor, sprawiając, że ten monitor zaczyna się chybotać i delikatnie obsuwać na takim stojaku. Ale ty, Brooke, kiedy dostrzegasz, że Lars przemieszcza się po tym pomieszczeniu, to dochodzi do ciebie, że rzeczy, o których on wczoraj mówił, może właśnie w nerwach teraz zaczynają się w twojej głowie pojawiać. Jest dzień. To chyba nie jest sen, choć nie jesteś do końca pewna, ale dostrzegasz arterie, o których mówił Lars. Widzisz, że te arterie zbierają się wszystkie w pewnym momencie nad wami. Z różnych stron rozchodząc się bądź wchodząc do tego pomieszczenia. Widzisz, że teraz, kiedy przyglądasz się sufitowi, to widzisz, że tam coś się kotłuje. Że te arterie jak do takich obślizgłych węży albo krokodyli po prostu przesuwa się między sobą. Twoja stabilność spada o jeden, tak jak ustaliliśmy na priv. Przyglądasz się tak temu i widzisz, że w tym momencie Lars wkłada rękę do monitora przez ekran. Czujesz, Lars, wilgoć po drugiej stronie. Co robisz, Brooke? Wchodzę do ściany i chcę dotknąć tych arterii. Pulsują. Czujesz, jak przesuwają się, jak pompują zawartość. Widzisz to? Widzisz, ty mnie pytasz, czy... Ktoś chwyta cię, Lars, za rękę. Bardzo mocno. Ty widzisz teraz Thorleif i ty dostrzegasz Brooke, że Lars nagle w pół słowa po prostu zatrzymuje się i próbuje wyciągnąć rękę stamtąd. Ale coś bardzo mocno trzyma. Uchwyt. To jest uchwyt jakiejś wielkiej łapy, która po prostu trzyma cię z całej siły. Thorleif, ty dostrzegasz to wszystko, widzisz, że on
Widzisz, że on trzyma rękę przy monitorze i tak jakby nie mógł odciągnąć tej ręki od samego monitora. Co robisz, Torliv? Wiesz co, wyobrażam sobie, że to jest na granicy tego, czy ja w ogóle dopuszczam do siebie to, co się dzieje. Nie, że po prostu dla mnie to jest jakiś tam ekscentryzm Larsza. Ja pewnie połowicznie jestem jeszcze tak zaaferowany tym, żeby znaleźć to hasło, że ja właściwie częściowo ignoruję to, co się dzieje z Larszem. Chyba, że widzę, że zaraz zacznie się, nie wiem, coś z nim dziać takiego niepokojącego, to spróbuję go tam jeszcze wybudzić z tego transu, ale bardzo możliwe, że to nie zwróciło mojej uwagi jeszcze do chwili obecnej. Słyszysz w tym wszystkim, jak Brook pyta o to, czy widzisz, ale teraz jaka jest twoja reakcja, Brook, kiedy dostrzegasz, że Lars jest unieruchomiony, że jego ręka jest unieruchomiona? Podbiegam do niego, próbuję złapać za tą rękę i ją wyciągnąć, pomóc mu. Lars? Ty? Pomożesz mi, czy będziecie tak stali tutaj? Ja łapię cię za rękę i próbuję ciągnąć razem z tobą. Torliv, rusz się, coś go trzyma, coś tam jest w środku. Ja próbuję, z jedną ręką trzymam tą rękę, a drugą próbuję ten monitor odepchnąć czymś. W sensie za krawędź, nie? Bo taki... Tak, za krawędź, tak, za krawędź, żeby nie dotknąć tej matrycy. Nie da się. W sensie jest tak jakby uziemiony. Ja jak w jakimś amoku szukam pod biurkiem w tym momencie, czy nie ma tam jakiejś karteczki i zaczynam odsuwać szuflady, tak jakby w ogóle nie widział tego, co się dzieje z Larszem. Larsz? W pewnym momencie powiem ci, co słyszysz. Kiedy ten uchwyt z chwili na chwilę, z sekundy na sekundę staje się coraz silniejszy. W pewnym momencie po prostu czujesz, jak twoje kości zaczynają się ocierać o siebie, zaczynają ocierać się o... jak ta łapa po prostu przechodzi ci z... ona jest dość duża, więc ona sięga ci też za twoją dłoń. Twoja dłoń jest unieruchomiona. Czujesz, jak w pewnym momencie po prostu twoje kości zostają ściśnięte do granic możliwości. I poproszę ciebie tutaj o rzut. Już ci mówię, na co? Na zniesienie obrażeń. I to będzie rzut plus odporność minus 2. No to porażka, tak czy inaczej, na czysto jest nawet porażka. Nawet gdybym minus 2 nie robił. Do wyboru masz 3 opcje. Widzisz je przed sobą? Tak, tak. Którą wybierasz? Myślę, że jestem gotowy na krytyczną ranę. Brook pomaga ci, natomiast to masz poczucie, Brook nic nie daje. Czujesz po prostu w tym momencie, jak twoja ręka robi obrót o 180 stopni przy nadgarstku. Czujesz paskudny ból, który cię przeszywa. Czujesz jednocześnie, jak w tym prawym ręku, które należy do narzędzia twojej pracy, jest twoim narzędziem, po prostu jak ta ręka obraca się, jednocześnie łamią się wszystkie kości, jakie w niej posiadasz, i w tym wszystkim, w tym trzasku słyszysz słowa: jeśli już przyszedłeś, to choć przyznaj, czy twoja córka jest tak naprawdę najważniejsza? Co robisz? W tym całym bólu i w tej abstrakcji tej całej sytuacji, do tego momentu
Mimo tego bólu te emocje były jakoś stonowane. Kiedy padło pytanie o moją córkę, to co możecie zauważyć, Lars jest ponad to, ponad ten ból. Zaczyna się ostro szarpać z tym monitorem, mówiąc: ty skurwielu, tak, dobrze, to jestem gotowy, to chodź tutaj, co się ukrywasz za tą ścianką, co? To może mam podejść całkiem, może mam wejść do ciebie, co? Chodź tutaj, no chodź, chodź wreszcie wyjść, albo ja wejdę tam, albo ty przyjdziesz tutaj, chodź. Zaczyna się wyraźnie szarpać, jakby mówił do kogoś, kogo zupełnie nie ma. Jakby wsadził rękę między gdzieś w, powiedzmy, w przymknięte drzwi, tak, żeby, że jest w momencie, albo on wejdzie, albo przeciągnie tego kogoś na swoją stronę. Mhm. Dobra, chcesz użyć tutaj jakiegoś ruchu? Myślę, że dobrze by było. Pytanie, czy to będzie rzut na działanie pod presją, ponieważ też ta istota to coś, co jest z drugiej strony. No, nie cofnie się tak łatwo. Będzie chciała cię wciągnąć. No, ja jestem ryzykant mimo wszystko. Mam taki atut, prawda? Więc jako ryzykant, skoro znajduję się w niebezpiecznej sytuacji, mogę sobie na percepcję rzucić. Sukces z komplikacjami. Dobra, w przypadku ryzykanta już patrzymy. Wybierz dwie przewagi, możesz wydać je w dowolnym momencie sceny. Zanim przejdziemy do tego rozegrania a propos ryzykanta, to ty, Brook, i ty, Torli, widzisz, że to już dzieje się na serio. W sensie widzisz, że jego ręka nienaturalnie zaczyna się wyginać. W momencie, kiedy podrywasz się po prostu chodząc tam na kolanach, szukając tej karteczki, w pewnym momencie po prostu słyszysz trzask jego łamiących się kości w ręku i widzisz, że on tą rękę ma przyłożoną do monitora, bo dla ciebie cały czas to wygląda w ten sposób. I teraz poproszę cię o rzut na iluzję, na przejrzenie iluzji. U mnie 11, czyli częściowy sukces. Więc słuchaj, dostrzegasz... To co widzisz, to po prostu widzisz, że Lars faktycznie nie ma ręki przy samym monitorze, ale w jakiś dziwaczny sposób ona jest zanurzona w tym monitorze. Widzisz też, że, znaczy to już dostrzegłeś, że po prostu Brook próbuje jakoś uporać się z wyjęciem tej ręki stamtąd. Co robisz, Torlif? Znaczy w tym momencie wchodzi ci na pewno, spada ci stabilność o jeden. Spójrz sobie, jak to gra z twoim racjonalistą. Racjonalista ma taką wadę, że może zrobić jedną z trzech rzeczy. Albo moja obecność karmi iluzję, wzmacniając ją, albo moja oszołomiona psychika tworzy w iluzji lustrzane odbicia znajomych miejsc i osób. Przyciągasz istoty z innych wymiarów, zaprzeczasz temu, co widzisz, nawet na własną szkodę. Myślę, że Torlif nie opuści Lingor jako racjonalista, więc myślę, że to lada moment pęknie i po prostu te fale po prostu do niego całkowicie wrócą. Więc myślę, że moja oszołomiona psychika tworzy w iluzji lustrzane odbicia znajomych miejsc i osób. Wyobrażam to sobie w ten sposób, że tak jakby w momencie, kiedy widzę tą zacierającą się iluzję, że ta ręka nie jest koło monitora, lecz w monitorze, to wyobrażam sobie, że ten monitor, który jeszcze przed chwilą był taki jakby półpłynny, on zaczyna robić się taki popękany, jak takie strzaskane lustro, i po kolei widzę, że całe fasady rzeczywistości zaczynają w podobny, zakrzywiony sposób pękać i zaczynam widzieć tam różne rzeczy z mojej przeszłości, ale może również też z teraźniejszości. W pierwszej kolejności słyszysz też szum wody. Słyszysz wodospad. Słyszysz odgłosy dzikiego ptactwa. Wy też zaczynacie to słyszeć. Ale oprócz tego, dokładnie to, co mówisz, zaczynasz czuć zapachy z przeszłości. Zapachy, które kojarzą ci się z jakimiś konkretnymi sytuacjami. Co to jest? Co to są za sytuacje?
Myślę, że zaczyna mi się przypominać zapach lekarstw i zastrzyków, których nie mam pojęcia, kiedy zostawały mi podawane. Mam wrażenie, że czuję coś w rodzaju chloroformu i mam wrażenie, jakby jakiś lekarz czy pielęgniarka, a może ktoś inny w skafandrze podawał mi coś i nakrywał mi czymś twarz, ale to nie ma sensu, bo nie mam takiego wspomnienia ze swojego życia, ale ten zapach silny, taki środko takiego jak dezynfekcji, jak środek do dezynfekcji, ja to pamiętam. Nie wydaje mi się ten zapach. On przychodzi do mnie z przeszłości. Taki jodynowy zapach. Okay, tak szybko jak on się pojawia, to masz takie wrażenie, że w kolejnej sekundzie całkowicie znika. I obrazy, które gdzieś zaczęły się zarysowywać w tym monitorze, za pomocą jakichś smug z przeszłości, w pewnym momencie też całkowicie się rozmywają. I słyszysz tylko ten nęcący odgłos wodospadu, który zdaje się jakby odpowiadać ci na wiele pytań, które sobie w życiu zadawałeś. No przedziwne, odgłos wodospadu, miejsce, które jest po drugiej stronie, obecność, która jest po drugiej stronie, nieskrępowana niczym, żadnymi konwenansami, żadnymi zasadami narzuconymi z góry, żadnymi osobami, które oczekują od nas czegoś niemożliwego. Jest tam kompletna wolność. Teraz jak patrzysz na tą szamotaninę, z jednej strony masz ochotę pomóc, ale z drugiej strony Torliff, masz ochotę tam wejść. Bo tam jest odpowiedź. Tam są odpowiedzi na twoje pytania. Co ciekawe, kiedy tylko myślisz o tym, w tych kilku sekundach, są odpowiedzi na pytania, nad którymi się nigdy nie zastanawiałeś. Chcę tam wejść, jeżeli to jest możliwe. Jeżeli ten wodospad ma odpowiedzi, których łaknąłem całe życie, Larsz i Bruk nie mają dla mnie najmniejszego znaczenia. Czy ja jestem w stanie tam iść? Czy jestem w stanie się do tego zbliżyć? Nie wiem, umysłem, ciałem, duszą? Jeżeli tak, to robię to. Tak też to robisz. Podchodzisz, najpierw sprawdzasz, czy fizycznie jesteś w stanie tam wejść. A obok, dosłownie obok, 30 centymetrów od ciebie, Larsz z Bruk walczą o Larsza. Larsz? Co z tym ryzykantem? No ja sobie wybrałem z tych trzech przewag. Jest tak. Zaskocz ich, zadaj obrażenia, zanim przeciwnicy zdążą zareagować. I zejdź z drogi, uniknij ataku. Więc ja bym to rozegrał w ten sposób, że widząc, że z gruntu ta walka z tym stworzeniem po drugiej stronie, czy w głębi monitora, wydaje się przegrana do momentu, kiedy ktoś mi nie pomoże, ale wyrywanie się nie ma sensu. Zaczynam orientować się, zaczynam patrzeć na tym stole, co tam mogę złapać. No to jest zwykły stół, zwykłe biurko, jakieś przyrządy biurowe. Nóż do papieru. Chociażby długa linijka aluminiowa, 30-centymetrowa. Nóż może być... W pierwszej chwili myślę o nożu, ale nóż może być za krótki, żeby musiałbym zagłębić tam rękę. Ale ta linijka, biorę tą linijkę i drugą ręką jakbym chciał dźgnąć przez ten monitor i dźgnąć tą łapę, która mnie trzyma. I natrafiam rzeczywiście na coś. Przechodzę przez ten monitor zupełnie miękko, jakby to była woda, jakby to była, jakby to był, powiedzmy, nie wiem, galareta, kisiel, więc... Tylko lekki opór czuję, ale rzeczywiście mogę sobie wyobrazić łapę trzymającą mnie po drugiej stronie. I faktycznie w momencie, kiedy z całej siły uderzam tą linijką, czuję jednocześnie, że ten uścisk na moment dosłownie jakby lekko puścił. Na tyle lekko, że moja zdruzgotana ręka, już nie mająca sensownego nadgarstka, tylko zgnieciona, będąc, nie będzie stanowić oporu przy wysuwaniu się, więc
jednocześnie szybkim ruchem wysuwam rękę z monitora. Ona jest całkowicie bezwładna od nadgarstka w dół, jest całkowicie bezwładna. To czuję, więc rycerz wyposażony w lewej ręce z długą linijką i bezwładną prawicą stoję i patrzę na bruk. Nie zwracając uwagi na Torlifa, który jakby przemknął obok nas i nie był w tej całej naszej akcji. Potrzebujesz pomocy? Wiesz co? Złamanie otwarte, mnóstwo krwi lejącej się, kości odchodzące w różnych kierunkach. To jest po prostu tak jakby, wyobraźcie sobie to, tak przyszło mi do głowy, tak jak są takie pudełka po chińszczyźnie, nie? Z których wystają pałeczki i jakiś makaron. Dokładnie tak wygląda jego ręka. Wyjdźmy stąd. nie teraz. Walka się dopiero zaczęła, Bruk. nie powiesz mi, że tego nie widzisz. Nie powiesz mi, że teraz nie widzisz, że to wszystko żyje. nie po to. zobacz, nie po to, żeby to teraz zostawić. A co chcesz z tym zrobić? Linijką zabić? Nie wiem. Daj spokój, wyjdźmy cokolwiek stąd. Ale gdzie pójdziesz? Gdzie? Do podobnego domu, naszpikowanego kamerami? Całe Lingor jest takie, popierdolone całkiem. Musimy znaleźć odpowiedź, musimy znaleźć odpowiedź. Torlif! Gdzie jest Torlif? No właśnie, gdzie jest Torlif? No to jest dobre pytanie.